Dobry. Dzisiaj pomajsterkujemy sobie z mistrzem i Małgorzatą. Niewątpliwie arcydzieło. Zdaje się, że nawet lektura szkolna. Nie wiem, w moich czasach mistrz i Małgorzata lekturą szkolną nie były, ale ja przeczytałem tą książkę chyba z 15 razy. Tak miałem w okresie studiów na Politechnice, że na każdej sesji egzaminacyjnej zamiast wkuwać termodynamikę czy inne tego typu przedmioty, to brałem się za czytanie Mistrza i Małgorzaty. Nie wiem, w końcu zdawałem te egzaminy z reguły za pierwszym podejściem, więc może mi to coś pomogło. A na pewno była to ucieczka od świata wkuwania i zaliczania. Jak mówię, przeczytałem tą książkę dobre 15 razy. I wiele razy zastanawiałem się, dlaczego ona jest właściwie uznawana za arcydzieło, a właściwie dlaczego ona niewątpliwym arcydziełem jest. Jest to książka przede wszystkim piękna i straszna, a nawet też śmieszna i straszna. Trzeba sobie uświadomić, że była ona pisana w najmroczniejszej epoce ludzkości, w najstraszniejszym czasie i miejscu, w okresie najgorszych represji stalinowskich. Kiedy robiono z ludźmi i ludzie robili sobie nawzajem rzeczy potworne. I ta książka właśnie z takich czasów wyrasta, o takich czasach opowiada. To jest chyba w niej najbardziej niesamowite, że źródłem tego arcydzieła jest koszmar. Jeden z największych, może nawet zdecydowanie największy koszmar w historii ludzkości. No była, przypomnę, pisana w latach 1928-1940. Pomiędzy tymi datami mamy koszmarny rok masowych czystek, wywózek 1937. W czasach, kiedy to Stalin rozstrzelał chociażby kadrę oficerską swojej armii. Wszystko po to, żeby utrzymać władzę. Represje dotykały miliony ludzi. Część z nich zginęła w łagrach. Michaił Bułhakow przeżył. Nie został aresztowany. Zawdzięczał to, jak sądzę, temu, że Stalin po prostu lubił jego pisarstwo. Więc nie zdecydował się zrobić mu jakiejś krzywdy. Chociaż Bułhakow ze swoją twórczością, mimo że nie zapłacił za to ceny najwyższej, jak wielu innych mu podobnych, jednak miał ciągle podgórkę. Mistrza i Małgorzaty nie zobaczył w druku. Ukazała się ta książka w najpierw wersji okrojonej ćwierć wieku po jego śmierci ponad. Więc to jest niezwykłe. Każdy pisarz chciałby napisać arcydzieło. A ta książka mówi: chcesz napisać arcydzieło, to potrzebujesz również, być może, takiego Stalina. Albo równie potwornego innego dyktatora, który cię, wpędzając w koszmar, wpędzi zarazem w inspirację literacką.
oprócz szeregu wydań, ta książka miała przynajmniej dwie ekranizacje, jedną polską, drugą rosyjską. Ta druga rosyjska wyreżyserowana została przez Władimira Bortko. Ma 10 odcinków i bodajże w ostatnim odcinku jest bardzo twórcze rozwinięcie, zaraz na początku, sceny z jednego z końcowych rozdziałów Mistrza i Małgorzaty, w której szatan siedzi sobie na dachu i patrzy na Moskwę. Tam przychodzi do niego w powieści Mateusz Lewita, oni sobie dyskutują niezbyt uprzejmie. Potem akcja toczy się dalej, do Wolanta, czyli szatana, przychodzą kolejni posłańcy z meldunkami. W powieści nie mamy tego, nie widać tego, nie jest opisane, na co Wolant patrzy. Natomiast Władimir Bortko, to jest chyba, jeśli mnie pamięć nie myli, początek 10 odcinka tej serialowej ekranizacji, który został zmontowany z materiałów archiwalnych. My tam widzimy, na co Wolant patrzy, patrząc na Moskwę, co się tam wtedy dzieje. Są to sceny z rozmaitych kronik propagandowych epoki stalinowskiej, które towarzyszyły wielkim czystkom. Rozmaite samokrytyki, nagonki, procesy pokazowe. Cały ten koszmar, ta machina terroru, która powodowała, że jedni ludzie znikali bez śladu, a drudzy, chociaż nie znikali, to powinni się byli ze wstydu pod ziemię zapaść. I nie wiadomo doprawdy, co było gorsze. Przewrotność towarzysząca Mistrzowi i Małgorzacie zasadza się na tym, że do Moskwy czasów stalinowskich przybywa sam szatan pod imieniem Wolanta, żeby przywrócić porządek moralny. To jest podtekst, to jest przesłanie. Co ten stalinizm z ludźmi zrobił? Że sam szatan musi przybyć, żeby zaprowadzić ład moralny. To jest spora teologiczna przewrotność. Ale też jak się nad tym zastanowić, to doprawdy skóra cierpnie. Bo owszem, czytając Mistrza i Małgorzatę, najchętniej się czyta o wyczynach Korowiowa i Kota Behemota, którzy robią ciągle komuś jakieś kawały. Jest z tego rzeczywiście kupa śmiechu. No mnie do Mistrza i Małgorzaty przekonał kolega z klasy w szkole średniej, który zakochał się w tej książce, chodził bez przerwy z nią na przerwach między lekcjami i czytał fragmenty każdemu, kto chciał i nie chciał. I były to z reguły właśnie fragmenty z Kotem Behemotem i Korowiowem. Więc jest się tu z czego pośmiać. Naprawdę kultowe teksty z tej książki, które już weszły do języka potocznego, jak choćby ten o nalewaniu spirytusu damie, bo wódki nie uchodzi, i wiele innych. Ale tu właśnie, jak się zastanowić nad tym głębiej, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy szatan naprawia porządek moralny. Mówi, jak było, czy też jak jest, opowiadając historię Jezusa. Jest to bardzo ciekawe w tej książce, tak nawiasem mówiąc,
że chociaż ona formalnie nawiązuje do Fausta Goethego, to tak naprawdę jest na wskroś słowiańska. Woland Bułhakowa tak naprawdę jest, zachowuje się przynajmniej jak słowiański bóg podziemi Veles. O ile bowiem szatan chrześcijański jest nazywany ojcem kłamstwa, tak tu Veles Woland, czy też Woland Veles, zaskakuje swoją szczerością. Tym, że od wszystkich ludzi, których spotyka w tej książce, oczekuje szczerości i okrutnie karze za kłamstwa, mataczenia, krętactwa. Zresztą jest to również tutaj wprost powiedziane, bo jest taka scena, w której Małgorzata mówi do Wolanta: z panem można rozmawiać tylko szczerze. No to jest ciekawe, bo szatan, którego Woland niby reprezentuje w tej książce, w teologii chrześcijańskiej jest nazywany ojcem kłamstwa. A tu Woland nigdy nie kłamie. Właśnie jak mówię, zachowuje się jak słowiański bóg Veles, który jest strażnikiem przysięgi, który żąda od ludzi szczerości i rozlicza ich za złamanie słowa, za krętactwa, za nieszczerość. No, jest to moja własna interpretacja. Nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby ktoś porównywał Wolanda do Velesa. Ale polecam się nad tym zastanowić. Cóż dalej? Jeśli o mnie chodzi, ta książka jako pisarzowi zdecydowanie wybiła mi z głowy pomysł, żeby zapisywać się do jakichkolwiek związków twórczych, stowarzyszeń. Napisałem sam 40 i wydałem 45 książek, ale jak mówię, nie przyszło mi do głowy, żeby zostać posiadaczem legitymacji Związku Literatów Polskich, czy Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, czy nawet jak to się tam nazywa, nie wiem dokładnie. Nie bardzo mnie to interesuje, chociaż proponowano mi taką legitymację kilkakrotnie w życiu. Ale za każdym razem, kiedy mi tę proponowano, to przypominałem sobie scenę z końca Mistrza i Małgorzaty, tam gdzie Korowiow z Behemotem udają się do domu Gribojedowa, czyli do siedziby Moskiewskiego Związku Literatów. No i pomijając zbędne szczegóły, z którymi radzę się zapoznać w książce, puszczają ją z dymem, także kamień na kamieniu nie zostaje. Okrutnie przy tym wyśmiewając te talenty, w cudzysłowie, które tam jakoby rozkwitały, jak delikatne roślinki. No i że wystarczy jakiś podmuch mrozu, który je zważy, zmrozi i unicestwi. No Bułhakow tutaj nie pisze nigdy wprost, robi aluzję. Więc nie jest to powiedziane w tej książce wprost, są to po prostu beztalęcia, które słusznie zostają ukarane przez siły piekła w osobach Korowiowa i Behemota. No warto wspomnieć o tym, że Bułhakow za życia czytał fragmenty tej książki swoim przyjaciołom, no budząc wśród nich panikę i przerażenie. No bo jeżeli za opowiadanie
zwykłych dowcipów można było dostać 10 lat łagru. A już za opowiadanie dowcipów o samym Stalinie, wręcz karę śmierci. No jednym z takich dowcipów, to przypomnę z tej epoki, za którego opowiedzenie w towarzystwie można było dostać 10 lat, czyli bardzo niewiele, to prawie grzywna jak na sowieckie realia. To jest, że Związek Radziecki jest jak okręt. Widoki piękne, żygać się chce, a wysiąść nie można. I kiedy Bułhakow czytał fragmenty tej swojej książki z dosyć mocną satyrą na realia ówczesne. Są tam na przykład sceny pod hasłem, jest to sen jednego z bohaterów, zdawajcie walutę obywatele. Obywatele są Związku Radzieckiego, są zmuszani do oddawania swoich pieniędzy. Cóż, jest to zorganizowany rabunek, z którego Bułhakow się wyśmiewa. Jego przyjaciele byli właśnie przerażeni tym, a sam Bułhakow liczył na to, że ta książka spodoba się Stalinowi i Stalin pozwoli ją drukować. Są tutaj również fragmenty, w których autor stara się Stalinowi przypodobać. Choćby taki pod koniec, kiedy jest mowa o tym, że Wolant, opuszczając Moskwę, zostawia tam godnego następcę. No, Stalin nie jest wymieniony wprost z imienia, ale można się tego domyślić. Nie wiem, Stalin tej książki chyba nie przeczytał. Nie wiadomo, czy to źle, czy dobrze. Ale jak mówię, Bułhakowa lubił za jego talent. Dlatego przynajmniej ten autor mógł tą książkę dokończyć i umrzeć śmiercią naturalną, chociaż w druku zobaczyć jej nie zdążył. I tym, co właśnie powtórzę, najbardziej daje do myślenia podczas lektury tej książki, zwłaszcza jeśli ktoś jest samym pisarzem i jeśli ma jakieś ambicje literackie, to jest pytanie, czy rzeczywiście potrzebny jest ktoś taki jak Stalin, takie zagrożenie, takie ryzyko, żeby pisarz stworzył arcydzieło. Bardzo możliwe, że tak. Ale przeczytajcie to sami. Dziękuję.